Agenci z warszawskiej legatury CBA zatrzymali dyrektor ze spółki GetBack oraz prezesa zarządu Polskiego Domu Maklerskiego. Zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym szeroko pojętych nieprawidłowości w działaniach grupy kapitałowej GetBack. Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych oraz siedzibę Polskiego Domu Maklerskiego, a także siedziby spółek należących do zatrzymanego dziś prezesa. Tam zabezpieczane są dokumenty oraz dane elektroniczne. Zatrzymani przez CBA trafią do prokuratury regionalnej w Warszawie i tam usłyszą zarzuty.